Wybierając kuchnię teraz, warto zwrócić uwagę na to, jakie rozwiązania są zastosowane, czy w piekarniku, czy w płycie indukcyjnej, czy w zmywarce, czy w lodówce, gdyż istnieje bardzo wiele rozwiązań, które bardzo ułatwiają korzystanie z nich i uprzyjemniają czas, który spędzamy w kuchni. W piekarniku na przykład możemy mieć technologię Dual Cook, która pozwala na jednoczesne pieczenie dwóch kompletnie różnych potraw w różnych temperaturach, w różnych trybach, w różnym czasie i bez obawy, że zapachy się wymieszają. Więc dzięki temu możemy zaoszczędzić bardzo dużo czasu, gdyż możemy na przykład przygotować główne danie i deser w tym samym czasie i zaoszczędzić czas na to, żeby spędzić je z rodziną bądź ze znajomymi. Piekarnik można podzielić na dwie komory dzięki specjalnemu separatorowi, który właśnie pozwala na to, aby te obie komory były kompletnie niezależne i nie przenikały się tam zapachy. Więc można na przykład też używać tylko jednej komory. Jeżeli nie chce się rozgrzewać całego piekarnika, można użyć tylko połowy, dzięki temu również zaoszczędzić energię przede wszystkim. Ostatnim takim udogodnieniem, które się pojawił na rynku, jest strefa Cool Select Plus, co oznacza, że całą część zamrażalnika w lodówce można dostosować do swoich potrzeb. Można ją zamienić albo na chłodziarkę i ustawić tam temperaturę na przykład 2 stopnie, bądź na przykład na temperaturę minus 1 stopnie, czyli takie bardzo szybkie schładzanie na przykład dużych zakupów, bądź delikatne rozmrażanie potraw, które są, że tak powiem, zamarznięte na kamień. Więc dzięki temu możemy sobie dostosować tą przestrzeń w lodówce do aktualnych potrzeb. Na przykład jeżeli mamy święta i potrzebujemy dużo rzeczy mieć w chłodziarce, to można tą część zamrażalnika właśnie zamienić w chłodziarkę i móc tam przechowywać dużo więcej rzeczy bez zamrażania ich. Pojawiają się teraz takie rzeczy, które troszkę bardziej cieszą oko i sprawiają, że ta kuchnia wygląda na taką bardziej stylową. I na przykład takim rozwiązaniem jest Virtual Flame, czyli wirtualne płomienie, które mamy na płycie indukcyjnej. Oznacza to, że w płytę wbudowane są diody LED-owe, które wyświetlają na garnku płomień. W zależności od tego, czy pole pracuje z wyższą lub niższą mocą, te płomienie są wyższe bądź niższe, mają też troszkę inną barwę. To trochę pozwala nam jakby mieć tą funkcjonalność płyty gazowej, gdzie jednym okiem patrząc widzimy, co się dzieje, czy jest włączone i z jaką mocą, przenieść właśnie na płytę indukcyjną, czyli no, trochę bardziej nowocześniejszy sprzęt. Teraz większość urządzeń oferuje nam różne rozwiązania, które przede wszystkim ułatwiają korzystanie z nich. Sprawiają to, że one nie są skomplikowane w obsłudze i też ułatwiają przygotowywanie potraw i przechowywanie ich. I dzięki temu jakby przebywanie w kuchni jest dużo przyjemniejsze. Teraz możemy łatwo, szybko, z łatwością z tych urządzeń korzystać i cieszyć się wspólnym czasem.